Cześć, witajcie serdecznie kolejny raz z naszego domu. Dzisiaj przyjechałam na działkę, korzystając z tego, że pierwszy raz od kilku dni nie pada, żeby poopowiadać Wam trochę, z czego zbudowany jest nasz dom. Ponieważ w poprzednim filmie wspomniałam już Wam, że on nie stoi na tradycyjnych fundamentach. Ściany to też nie jest cegła. Także zapraszam Was teraz na dół. Zacznę od początku, czyli od płyty fundamentowej i powiem Wam, jakie rozwiązania wybraliśmy w naszym domu. Znowu muszę patrzeć pod nogi, bo wolałabym nie zjechać z tych schodów. Tak. Dom stoi na grzewczej płycie fundamentowej firmy Parati. Znaczy to tyle, że to będzie nasze, że ta płyta będzie głównym ogrzewaniem w naszym domu. Ta płyta jest też już przygotowana pod położenie desek, to znaczy, że nie będziemy już wylewać żadnych posadzek. Dodatkowo fajne jest to, że w łazienkach tutaj na dole, w kuchni, mamy już doprowadzone wszystkie odpływy, całą kanalizację. Płyta oczywiście jest ocieplona z każdej możliwej strony. Bardzo fajne rozwiązanie, bardzo szybko się taką płytę buduje, nie wiem, kładzie. Nam to zajęło, znaczy nam, firmie zajęło to 3 tygodnie i już później po tych 3 tygodniach można tak naprawdę stawiać ściany. Jeżeli chodzi o ściany, będą one jednowarstwowe. Jest to bloczek z Itonga, 48 cm Energo Plus. Tak jak mówiłam, ściana jednowarstwowa, znaczy to tyle, że na to, co jest teraz, idą tylko tynki od zewnątrz i od wewnątrz. Nie zdecydowaliśmy się na styropian, nie byliśmy do końca z mężem przekonani, zwłaszcza mąż. Na zachodzie coraz częściej odchodzi się od tej metody ocieplania. Tutaj u nas deweloperzy zwłaszcza też już rezygnują ze styropianu na rzecz wełny mineralnej. No i my zdecydowaliśmy się na ten bloczek. Ma on bardzo dobry współczynnik przenikania ciepła, także mam nadzieję, że będziemy z tego wyboru zadowoleni. Słuchajcie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju nadproża w naszym domu, te wszystkie do 2 metrów, tutaj ładnie to widać, są również z Itonga, są to nadproża systemowe, natomiast te nadproża nad dużymi oknami do ich wykonania, wykonania, zostały użyte kształtki U też z Itonga jako szalunek tracony. Także bardzo to fajnie wszystko wygląda, w ogóle jakby tam nic nie było. Dobra, to teraz idziemy na górę. Powiem Wam trochę o stropie. Strop nie inaczej, ale też jest z Itonga. Jest to strop systemowy, który był robiony specjalnie pod ten konkretny projekt. Wygląda w ten sposób. Świetne było to, że słuchajcie, ten strop przyjechał dźwig i on został ułożony w ciągu 4 godzin. Także nie wyobrażam sobie, żeby zwykły strop był wykonany w tak krótkim czasie. I to była bardzo szybka, bardzo czysta praca i tak naprawdę można już było wchodzić do środka i stawiać ścianki wewnętrzne. Co jeszcze mogłabym Wam powiedzieć z takich, jeżeli chodzi o materiały? A, może drewno. Drewno na dach. Tutaj mój mąż miał bardzo dużą zagadkę. Bardzo dużo czasu poświęcił, zanim znalazł odpowiednie drewno. To drewno, którego użyliśmy do konstrukcji dachu, jest to drewno klasy C24. Jest ono komorowo suszone, czterostronnie strugane. Ma bardzo małą wilgotność, jakieś 12-14%. Znaczy to tyle, że po prostu można je od razu przykrywać, nie trzeba czekać, żeby to drewno wyschło, można od razu zamykać dach. My czekamy na okna nadal. Okna miały być w przyszłym tygodniu. Niestety nie zanosi się na to, że te okna dojadą. Pani powiedziała nam, w zasadzie dzisiaj powinna nam powiedzieć, kiedy okna dojadą, a dopóki nie mamy okien, niestety nie możemy dalej robić nic w środku. Jak tylko będą wstawione okna, będzie zrobiona elektryka. Mam nadzieję, że to będzie dosyć szybko zrobione, ponieważ cała elektryka będzie ukryta w sufitach podwieszanych. Po elektryce będziemy robić tynki. No i później już wiadomo, podłogi, łazienki w międzyczasie, kuchnia i cała reszta. I będziemy się wprowadzać. Słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie materiałów,
Piszcie śmiało pod filmem, ja będę Wam na te pytania odpowiadać. Film jest dzisiaj bardzo króciutki, ale zależą mi na tym, żeby był możliwie jak najbardziej konkretny. Po prostu to, z czego dom jest zbudowany i tyle. Jeżeli chodzi o takie dłuższe filmy odnośnie jakiegoś, wiecie, w środku wyposażenia, to takie też się pojawią. Następny film, słuchajcie, nagram jak przyjadą okna. Powiem Wam, na jakie okna się zdecydowaliśmy i dlaczego. Jak na razie mamy tylko okna dachowe. Są to okna fakro. Z tej strony są białe. Od środka są białe, od zewnątrz jest to antracyt. Miałam taki pomysł przez chwilę, żeby te okna były z tej strony czarne. Ale po pierwsze były to dodatkowe, dosyć wysokie koszty, ponieważ malowanie każdego okna to jest koszt około 600 zł, a okien mamy, słuchajcie, dachowych 9. Dodatkowo trzeba było na nie długo bardzo czekać, a potem stwierdziłam, że i tak z tej strony sufity, ściany będą białe, także będzie to naprawdę dobrze wyglądało. Ok, to już teraz na pewno wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam na mój Instagram, zapraszam do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia wkrótce.